Dziś w serwisie informacyjnym Telewizji Obiektyw między innymi Muzeum Podkarpackie w Krośnie kupiło album z czasów II wojny światowej. Jasielski Dom Kultury wystawi spektakl poświęcony Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu. W Krośnie po raz piąty organizowana jest Ekstremalna Droga Krzyżowa. Muzeum Podkarpackie w Krośnie kupiło album z 269 fotografiami z czasów II wojny światowej. Zdjęcia zostały wykonane w Krośnie i okolicznych miejscowościach i autorem jest niemiecki oficer sztabowy stacjonujący wówczas na Krośnieńskim lotnisku. Są to fotografie z bardzo trudnego dla Krosna okresu, a więc lat 1939-1942, obejmujące samo miasto. Rynek i lotnisko, obiekt dla Krosna bardzo ważny, szczególnie przed wojną, ale też w czasie wojny. Jest tam wiele scenek, wiele fotografii dotąd zupełnie nieznanych. Dotyczy to nie tylko architektury Krosna właśnie z lat 39 i samego życia, ale, ale, ale samego lotniska, bo te budynki już nie istnieją. Fotografie dokumentują także ważne wówczas wydarzenia z życia miasta, między m.in. przylot Adolfa Hitlera i Benita Mussoliniego. Taką ciekawostką jest, jest też chociażby defilada z 1949 roku, gdzie w tle widać bombę lopu, która była umieszczona przy dziedzińcu. Przewejście przy do dziedzińca kościoła Kapucynów w Krośnie przez kilka lat i wiem, że to, czy, czy to nam determinuje, że to jest właśnie rok 39, czy ta, taka atrapa bomby lopu, ligi ochrony przeciwgazowej i, i przeciw powietrznej. Co więcej, widzimy też zabudowę krośnieńskiego rynku z takimi zwałami kostki brukowej. Wiemy z dokumentów, że po przybyciu tutaj na miejsce Niemcy rozpoczęli przebudowę kanalizacji na rynku krośnieńskim i to są właśnie dowody tego, właśnie ta właśnie rozrzucona, zgrupowana w takie kopce kostka brukowa. Zdjęcia zachowały się w bardzo dobrym stanie. W przyszłości fotografie będzie można zobaczyć w muzeum. W Krośnie działa punkt konsultacyjny dla programu Czyste Powietrze. Zlokalizowany jest w budynku Urzędu Miasta przy Ulicy Lwowskiej. Mieszkańcy mogą uzyskać tam pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację na wymianę ogrzewania lub ocieplenie domu. Punkt konsultacyjny, który uruchomiła gmina Miasto Krosno jest wynikiem porozumienia pomiędzy miastem Krosnem a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rzecz realizacji programu rządowego Czyste Powietrze. Chcemy w ten sposób wesprzeć naszych mieszkańców w likwidacji tak zwanych kopciuchów. Wsparcie to polega na doradztwie w zakresie tego, w jaki sposób... Napisać wniosek jeżeli mieszkaniec e, się zdecyduje na pozyskanie dofinansowania właśnie poprzez ten instrument, również pomagamy w rozliczeniu tego wniosku. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 14. W związku z pandemią wizytę należy wcześniej zgłosić telefonicznie. Program Czyste Powietrze to ogólnopolska inicjatywa wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła. Wysokość dotacji jest zależna od wysokości dochodów są dwie grupy dochodowe które mogą uzyskać jakby to wyższe albo niższe wsparcie i oczywiście w zależności od tego i jakby relacja jest następująca im niższy poziom dochodu tym wyższe wsparcie i im wyższy poziom dochodu tym nieco niższe wsparcie natomiast jest to również wsparcie bezzwrotne i realizacja tego programu trwa do połowy 2027 roku Mieszkańcy Krosna mogą ubiegać się także o dotacje na wymianę piecyków gazowych do ogrzewania wody. Program finansowany jest z budżetu miasta, a wysokość dofinansowania może sięgać do 2000 zł. O dotacje mogą ubiegać się osoby, które zlikwidowały w swoich domach stare piece. Jasielski Dom Kultury wystawi spektakl poświęcony Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu. Placówka otrzymała dotację ze środków Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu pod tytułem Miłość jest poezją Baczyński w jaśle. Projekt ten dotyczyć będzie głównie oczywiście Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, jego wczesnej twórczości, a przede wszystkim jego miłości do Anny Żelaznej-Jaślanki. W ramach projektu odbędą się m.in. warsztaty teatralne i językowe. Ich uczestnicy będą mieli okazję poznać przedwojenną twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Głównie będą to utwory poświęcone Annie Żelazny, którą poeta poznał podczas wakacji w 1937 roku. Warsztaty językowe poprowadzi Barbara Sokołowska. Będziemy głównie zajmować się tym, co się chowa w metaforze. Czyli te warsztaty językowe będą skoncentrowane właśnie na metaforach, poszukiwaniu znaczeń metafor, ale będą to też warsztaty związane w ogóle z poznawaniem sylwetki Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, może właśnie tego mniej znanego, bo głównie kojarzy nam się jednak z doświadczeniem wojny, z dramatyczną śmiercią, a tu będzie go młodzież poznawała jako. No trochę swojego rówieśnika, młodego, zakochanego, mającego jeszcze życie przed sobą. Spektakl teatralny poświęcony poecie odbędzie się prawdopodobnie w czerwcu. Będzie on podsumowaniem warsztatów teatralnych, które poprowadzi reżyser Wiesław Hołdys. Dodatkowo na ulicy Baczyńskiego powstanie mural poświęcony poecie. Krzysztof Kamil Baczyński jest jednym z patronów roku 2021. Poeta urodził się 100 lat temu, 22 stycznia 1921 roku. Zginął w pierwszych dniach powstania warszawskiego, 4 sierpnia 1944 roku. Po raz piąty w rejonie kreśnieńskim odbędzie się ekstremalna droga krzyżowa. Ekstremalna, ponieważ trzeba przejść w ciszy i samotności co najmniej 40 km nocą. Droga jest dla ludzi, którzy chcą czegoś więcej. Mówi jej lider franciszkanin ojciec Jacek Wójtowicz. Pątnicy wyruszą 26 marca spod klasztoru franciszkanów. Do wyboru jest 7 tras. To jest przede wszystkim droga, która ma mnie przemieniać. Człowiek musi sobie... W... W tym okresie, w tym czasie, podczas minimum 8 godzin odpowiedzi na wiele pytań, jeśli chodzi o jego własne życie. Idziemy, można powiedzieć, w cztery strony świata, bo są dwie trasy, które kończą się również w krośnie. Jedna pod krzyżem papieskim jest to z nazwy Jana Pawa II, druga trasa męczenników z Peru rozpoczyna się w krośnie, przy naszym klasztorze i również Krośnie się kończy. No, tu jest trasa około 48 km. Dalej mamy trasę do Sanoka, mamy trasę do Jasła i mamy również trasę do Rymanowa. Nocni wędrowcy do wyboru mają także 42-kilometrową trasę do Wiśniowej, a najtrudniejsza trasa wiedzie do pustelni Świętego Jana z Dukli przez górę cergową. Jak zaznacza ojciec Jacek Wójtowicz, największą popularnością cieszą się te najdłuższe i najtrudniejsze trasy. Chyba to też jest istotą yy, wiary w Pana Boga. Wymagam od siebie więcej, bo chcę się po prostu zmieniać, coraz bardziej być lepszy. Zostaje mi trzy kilometry, cztery kilometry, pięć, a ja już nie mogę. I teraz zaczyna się walka. Końcówka jest najgorsza, ale później, kiedy ludzie nawet są wściekli na mnie, i dopiero po dwóch tygodniach yy, mówią, coś zaczyna się zmieniać w moim życiu. I zaczynają mówić to, to i to, ale byłem pierw na ojca po prostu wściekły, gdzie on mnie zachęcił, więc my nie rekomendujemy, nie zachęcamy, wręcz mówimy o negatywnych stronach, jeśli chodzi o kwestie przygotowania, bo trzeba się przygotować. Szczegółowe informacje na temat ekstremalnej drogi krzyżowej w rejonie krośnieńskim można znaleźć na stronie Franciszkanów.